ostatecznego wsparcia Kratowu zaległa w terenie. Przebierały się przez polskie pozycje i wychodziły na wprost stanowisk baterii polskich artylerzystów. Dochodziło do sytuacji, że artyleria zaczęła strzelać na wprost, bezpośrednio w czołg. Powstrzymanie czołgów i skuteczna walka polskich armaty przeciwpancernych pozwoliła przeprowadzić polskie kontruderzenie w celu odrzucenia niemieckiej piechoty. Niemieccy pancerniacy nie spodziewali się takiej zajadłości. Niemieccy pancerniacy zostali nie tylko skutecznie ostrzelani przez polską armatkę, ale dodatkowo ułani obrzucili niemiecki czołg granatami. Na polu walki została rozbita maszyna.